Misja specjalna w RMF FM. Cel Berlin, czyli zemsta Armii Krajowej. Artykuł w Berliner Zeitung nosił niepokojący tytuł: eksplozja na stacji kolejki podziemnej S-Bahnhof przy Friedrichstrasse. Berliner Nachtausgabe krzyczał na pierwszej stronie: zamachowcy muszą zostać ujęci za wszelką cenę. Taki jest rozkaz władz. I rzeczywiście cała berlińska policja zabrała się do pracy. W toku śledztwa ustalono, że do budowy bomby wykorzystano 2 kg trotylu, 2 kg gwoździ i zegarek Tavanes. I to podobno ten zegarek naprowadził śledczych na trop sprawców. Zamachowce. Pisano w artykule. To jak się podejrzewa Polacy z generalnego gubernatorstwa lub pracujący w Rzeszy. Co zegarek szwajcarskiej firmy Tavanes Watch Company miał wspólnego z Polakami? Otóż podobno cieszył się ogromną popularnością w Polsce, o czym Niemcy musieli wiedzieć. Chwycili się więc z tego lichego tropu, bo nie mieli lepszych. W zamachu zginęło 5 ludzi, a wielu zostało rannych. Byli to głównie żołnierze, SS i Gestapo, tak brzmiała oficjalna wersja podana w niemieckiej prasie. Prawda była bardziej krwawa. Zginąć miało 36 ludzi, a 78 odniosło rany. Sprawców nie złapano. A nie złapano ich dlatego, że już zdążyli wyjechać z Berlina. Następnego dnia po zamachu 25 lutego 1943 roku w Berlinie było spokojnie. Tylko rozmowy przechodniów i zniszczony peron przypominały o tragedii. Niemcy nie mylili się. Rzeczywiście zamach przygotowali Polacy. Natomiast śledczy w Berlinie nadal nie wiedzieli, do jakiej organizacji należeli. Odpowiedzi na to pytanie musieli szukać w Warszawie. Nazwali go Zagralin. Istniał krótko, zaledwie 8 miesięcy od grudnia 42 do lipca 43 roku. Był wydzielonym zespołem wchodzącym w skład organizacji specjalnych akcji bojowych, kryptonim OSA, KOSA 30. Zagralin działał na terenie III Rzeszy i terenach do niej przyłączonych. To oddział sabotażu i dywersji, w odwecie za niemieckie okrucieństwa i morderstwa dokonane na Polakach. Mówił dowódca KOSY podpułkownik Józef Szajewski, pseudonim Philips. To właśnie Philips wybrał na dowódcę Zagralinu kapitana Bernarda Drzyzgę, znanego pod pseudonimem Kazimierz. Zastępcą Drzyzgi był Józef Lewandowski, Jur. Jur urodził się w Berlinie, a mieszkał w Bydgoszczy. Miał niemieckie obywatelstwo, co w tym wypadku było ważnym atutem. Pracował jako przedstawiciel niemieckich firm budowlanych. Ten zawód dawał mu kolejne korzyści. Po pierwsze, mógł bez przeszkód jeździć po całej Rzeszy i terenach okupowanych. Po drugie, miał dostęp do materiałów wybuchowych. Drzyzga spotkał Lewandowskiego przypadkowo w Częstochowie. Okazało się, że szwagier Jura był znajomym Drzyzgi. Lewandowski mówił po niemiecku z berlińskim akcentem. W stosunku do Niemców był arogancki. Każdego traktował z góry. Takiego właśnie człowieka potrzebowałem do mojej pracy w Zagralinie. Pisał we wspomnieniach Drzyzga. Już podczas pierwszej rozmowy okazało się, że Jura nie trzeba specjalnie namawiać. Bez zbędnych dyskusji zgodził się wpaść w tryby konspiracji. I pociągnął za sobą swoich zaufanych ludzi z Bydgoszczy: Janusza Łuczkowskiego, Leona Hartwiga i Jana Lewandowskiego. To właśnie ta trójka pod nadzorem zaradnego Jura dokonała zamachu bombowego na stacji S-Bahnhof w Berlinie. To była komórka bydgoska. Istniała jednak jeszcze komórka w Kaliszu i przez pewien czas w Rydze. Dowództwo znajdowało się oczywiście w Warszawie. W Zagralinie służyło 18 osób, ale we wspomnieniach Drzyzga pisze o 22 osobach oraz 10 współpracownikach w Bydgoszczy i Kaliszu. W skład tej nielicznej, ale bardzo operatywnej komórki wchodzili żołnierze świetnie znający język niemiecki oraz stosunki panujące w głębi Rzeszy. Odważni, zdecydowani na wszystko, należycie przeszkoleni w zakresie posługiwania się materiałami wybuchowymi. Pisał Aleksander Kunicki, oficer wywiadu AK, znany pod pseudonimem Rajski. Zagralin, a szerzej KOSA 30, bo taki kryptonim miała organizacja specjalnych akcji bojowych od grudnia 42 roku, była pomysłem generała Stefana Roweckiego. To Grot decydował, gdzie i kiedy zostanie wykorzystany oddział. Zadanie KOSY, pisał Kunicki, polegało na przeprowadzaniu odwetowych akcji terrorystyczno-likwidacyjnych wymierzonych przeciw niemieckiemu okupantowi. Drugim ważnym zadaniem KOSY 30 były akcje dywersyjno-sabotażowe, głównie na kolei. I tu otwierało się pole do działania dla kapitana Drzyzgi i jego ludzi z Zagralinu. Tymczasem po akcji, żeby nie powiedzieć po zamachu z 24 lutego 1943 roku, Zagralin zaczął przygotowywać się do kolejnego uderzenia. Znów za cel obrano sobie stolicę Wielkich Niemiec. Czy możesz sobie wyobrazić psychologiczne znaczenie odwetu w sercu Reichu? Mówił Drzyzga do Jura.
sami Niemcy się przekonają, że już nie są bezpieczni nawet pod własnym dachem. Przygotowania skończono z końcem marca. 8 kwietnia o godzinie 10 czwórka konspiratorów, Jur, Drzyzga i dwie kobiety wsiadło do pociągu w Warszawie. Jechali osobno w wagonach Nur für Deutsche. Mieli bardzo dobre dokumenty, to też kontrola na stacji granicznej w Kutnie przebiegała nadspodziewanie pobieżnie. Najpierw przyjechali do Bydgoszczy, gdzie do znanej nam już czwórki dołączył Leon. Z Bydgoszczy wyjechali następnego dnia wieczorem. W Berlinie byli o 6 rano 10 kwietnia po całonocnej jeździe. No a ponieważ byliśmy głodni, weszliśmy z Jurem do restauracji Unter den Linden. A tymczasem reszta grupy, dwie Haliny i Leon, przeprowadzały rekonesans na peronach Hauptbahnhof przy Friedrichstrasse. O 6.40 byli na dworcu. Jur poszedł do toalety. Niósł ze sobą tekturową walizkę. Zamknął się w ostatniej kabinie, usiadł na zamkniętej ubikacji, a na kolanach położył walizkę. Musiał teraz nastawić zapalnik na odpowiednią godzinę. Według rozkładu jazdy o godzinie 7 na peron miały wjechać dwa pociągi z wojskiem. Jeden z frontu wschodniego, drugi z okupowanej Francji. Jur postanowił nastawić zapalnik na 7.02. Kiedy skończył, zamknął walizkę, spuścił wodę i wyszedł. Chwilę później był już na peronie. Usiadł na ławce obok dwóch niemieckich oficerów. Walizkę postawił obok. Minutę przed 7 wstał i poszedł w kierunku wyjścia. Leon i obie Haliny wtopiły się już w tłum Berlińczyków. Drzyzga szedł w kierunku bramy brandenburskiej. Dwa pociągi właśnie wjeżdżały na peron. Maszyniści włączyli hamulce. Zapiszczały koła. Na peron buchnęły kłęby pary. Trzasnęły otwierane drzwi w wagonach. Popatrzyłem na zegarek i zacząłem liczyć. 3 sekundy, 2, 1 i odwróciłem się w kierunku stacji, żeby zobaczyć skutek. Najpierw zobaczył jasno-pomarańczowy błysk, potem kula ognia uderzyła w dach dworca. Dopiero teraz usłyszał huk wybuchu. Drzyzga nie czekał, wiedział, co będzie dalej. Krzyki rannych i wycie syren ambulansów. Szedł więc dalej szybkim krokiem wzdłuż Siegessäule. Do Warszawy wrócili drogą okrężną przez Wrocław, Katowice i Kraków. W Berlinie został tylko Jur. Wieczorem 10 kwietnia poszedł na dworzec zobaczyć efekty własnej roboty. Szklany dach się zapadł, peron był poważnie uszkodzony. Gestapo szalało. Aresztowano kilkunastu Niemców. Dopiero po kilku godzinach udało się zaprowadzić jako taki porządek. Prasa informowała tylko o kilkunastu rannych osobach. Według ustaleń wywiadu Kosy 30 zginęło 14 osób, a 60 odniosło rany. Po tej akcji wściekły Adolf Hitler zobowiązał Reichsführera SS Heinricha Himmlera do zaangażowania się w śledztwo. Himmler wyznaczył 10 tysięcy marek nagrody za wskazanie sprawców zamachu. Ta finansowa motywacja niewiele pomogła. Okazało się, że nikt nic nie widział. Natomiast śledztwo wykazało, że bomba, a właściwie bomby, były ukryte w 8 walizkach, co oczywiście było nieprawdą. Bombę zbudowano z 2 kg trotylu, 200 g plastiku i 2 kg gwoździ jednocalowych. Jur znakomicie umiał się kamuflować. Potwierdził to zresztą już 2 tygodnie później, 23 kwietnia na dworcu głównym we Wrocławiu. Akcja przebiegała podobnie jak w Berlinie. Do Wrocławia dojechali w trójkę Drzyzga, Jur i Halina. Tym razem Jur nastawił zapalnik na 5.41. Walizkę jak zwykle zostawił na peronie przy ławce, po czym wyszedł ze stacji. Wybuch zniszczył wagony i peron, na którym znajdowali się jadący na urlop żołnierze Wehrmachtu. Według meldunków AK zginęło 4 żołnierzy, a kilkunastu trafiło do szpitala z ranami. Niemcy przyznali się jedynie do 4 ciężko rannych i kilkunastu lekko rannych. Słysząc wybuch, przyznał Drzyzga, spodziewałem się strat o wiele większych. Za udane akcje Drzyzga i Jur dostali Virtuti Militari. Leon Krzyż Walecznych, a obie Haliny Krzyże Zasługi. Wybuchowe akcje za Gralinu nie zakończyły się jednak we Wrocławiu. Tym razem przyszła kolej na wschód. 12 maja pod Rygą wysadzono tory, kiedy przejeżdżał pociąg z amunicją i sprzętem wojskowym. W ciągu kolejnych 2 miesięcy zaatakowano 3 niemieckie pociągi na Litwie i 2 na Łotwie. 24 maja zniszczono transport żywności pod Bydgoszczą. Obrzucono granatami restaurację w Rydze. Wywiad AK donosił, że zabito lub raniono około 100 Niemców, głównie z SS i żandarmerii. W końcu Zagralin postanowił uderzyć w samego Adolfa Hitlera. Od oficera SS dowiedziałem się, że za 2 dni ma przyjechać do Bydgoszczy pociągiem specjalnym Hitler. Gestapo, policja i SS przygotowywały się starannie na tę wizytę. Niemcy postanowili zabezpieczyć 3-kilometrowy odcinek trasy przed samą Bydgoszczą. Lewandowski, bo to on dowodził akcją, wybrał na miejsce zamachu zagajnik, jakieś 8 kilometrów od Bydgoszczy. W zagajniku tory skręcały, pociąg musiał zwolnić, a to pozwalało na przeprowadzenie detonacji we właściwym czasie. Właśnie na tym zakręcie, w 2 miejscach, podłożyliśmy silny materiał wybuchowy.
Pociągu z Hitlerem oczekiwano przed 10 późnym wieczorem, ale 10 minęła, a wokół panowała cisza. Czekali jeszcze ponad 50 minut. Wreszcie Jur nakazał przerwać akcję. Nocą trzeba było przystąpić do żmudnej i równie niebezpiecznej pracy rozminowywawczej, gdyż trzeba było zatrzeć ślady zamachu. Kiedy przyszło tragiczne dla Polaków lato 43 roku, czas za Graliną się kończył. Owszem, jeszcze była nieudana próba odbicia generała Władysława Bortnowskiego z oflagu 7, a Murnau w Bawarii. Co tym razem poszło nie tak? Plan przewidywał, że w wyprowadzeniu generała z obozu pomoże zwerbowany przez Polaków niemiecki kucharz. Generał Bortnowski miał mu pomagać w rozwożeniu chleba. Potem ukrytego w wozie generała kucharz wywiózłby poza bramę obozu. Jednak z powodu niewyjaśnionej wsypy kucharz został powołany do wojska. Wobec niemożliwości złapania nowych kontaktów w spalonym terenie zrezygnowaliśmy z ponownej próby odbicia Bortnowskiego. A potem, w dniu 5 czerwca 43 roku, gestapo wtargnęło do kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. W kościele zaczynał się właśnie ślub oficera Kosy 30. Gestapo aresztowało 89 osób, w tym blisko 25 żołnierzy Kosy 30. W następnym miesiącu, 12 lipca, gestapo uderzyło ponownie. Aresztowano szefa sztabu Kosy, pisał Kunicki. Było to wydarzenie tej miary, że natychmiast zawiadomiono Bora Komorowskiego i zarządzono alarm. Jakiekolwiek działania Kosy zostały zawieszone. Czekano na decyzję Komendy Głównej AK, co robić dalej. Bezczynnie czekali też żołnierze Zagralinu, mimo że aresztowania gestapo nie dotknęły ich bezpośrednio. W końcu zapadła decyzja. Zdecydowano się na rozwiązanie Zagralinu i całej Kosy 30. Bernard Drzyzga został zastępcą dowódcy KEDYW-u w okręgu AK Łódź, a Józef Lewandowski trafił do kierownictwa dywersji. O wykorzystaniu jego umiejętności decydował sam szef KEDYW-u, pułkownik Emil Fildor w Nil. Wybuchy polskich bomb na dworcach III Rzeszy już się nie powtórzyły. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.